Cześć, tu Karolina, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was totalnie taki chilloutowy, pogadankowy film. Nie będę tutaj mówiła o jedzeniu, aczkolwiek może momentami troszeczkę. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać kilka gadżetów Zero Waste lub Less Waste, po prostu gadżetów, dzięki którym jesteśmy w stanie być troszeczkę bardziej eko. Nie jest to film sponsorowany, są to gadżety, które ja sama posiadam w moim domu i z których korzystam. Jako że ostatni film, który nagrałam kilka miesięcy temu właśnie o gadżetach Zero Waste, bardzo Wam się spodobał, stwierdziłam, że nagram drugą część. Mam po prostu kilka nowości. Zacznę od takiej fajnej sakiewki z firmy Torbacze. Są to takie przepiękne sztućce drewniane, turystyczne, ale również znajduje się tutaj słomka metalowa i czyścik do słomki. Dzięki temu jesteśmy w stanie zrezygnować z tych plastikowych widelczyków, nożyków i łyżeczek, które są nam wpychane na każdym kroku. Gdziekolwiek jesteście na imprezie, w plenerze, na kempingu, gdziekolwiek, możecie zawsze mieć to ze sobą. Nie dość, że są przepiękne, estetyczne, zwracają na siebie uwagę, to jeszcze po prostu jesteście bardziej eko. Dla fanów sztućców, niekoniecznie drewnianych, bo nie każdy lubi po prostu wkładać drewno do swoich ust, jakkolwiek głupio to brzmi, to również są takie fajne. To jest akurat zakupione ze sklepu internetowego thinkgreen.pl. Wszystko Wam podlinkuję na dole i będziecie wiedzieć. Są to naprawdę świetne sztućce, również bardzo ładne, wytrzymałe. I tutaj po prostu zależy, czy bardziej wolicie takie drewniane i nie przeszkadza Wam właśnie, no nie ukrywajmy, czasem ten smak drewna. Czy wolicie po prostu takie, które są wytrzymałe, które zostaną z Wami na bardzo długo? Ja polecam. Z takich turystycznych rzeczy już Wam wcześniej pokazywałam Naturę, czyli słomka przenośna, turystyczna, którą się składa i wkłada z powrotem do pudełeczka. Jest to świetna opcja, żeby pójść po prostu na imprezę i się tym nie przejmować. Myślę, że już coraz więcej kawiarni i barów rezygnuje z plastikowych słomek, aczkolwiek ja cały czas widzę je gdzieniegdzie. Tak więc taka malutka słomeczka w opakowaniu. Wyciągacie swoją Naturę, o, i macie gotową i możecie pić. Jak widać, być eko można wszędzie. I te gadżety mają to do siebie, że nie tylko są ładne i pozwalają nam zredukować ilość plastiku i ogólnie śmieci, ale również są po prostu czaderskie. Jeśli ktoś z Was, kto to ogląda, jest po prostu gadżeciarzem, nie ma co się tutaj niczego wstydzić, no to te gadżety to w ogóle jest win-win. To jest świetne. Kolejny gadżet, który już wcześniej Wam pokazywałam, więc nie będę się tutaj za dużo rozwodzić nad tym, ale jest to kubek Stojo. Kubek również składany, turystyczny, razem ze słomeczką. Po prostu wystarczy go tutaj wcisnąć i po złożeniu macie po prostu taki kubek. Tą część wkładacie tu, a słomeczka osobno i macie po prostu złożony kubek. Aczkolwiek pamiętajmy o tym, że nie jest to kubek termiczny, no i napój nie zachowa swojej temperatury zbyt długo, ale wtedy mam inną opcję. Mam też taką świetną butelkę Wink. I to jest butelka termiczna, ale również świetna opcja, żeby zabrać ze sobą wodę. Nie dość, że jest ładna, pięknym takim woreczku. Dzięki temu nasza butelka nie będzie się rzucać po wszystkich różnych rzeczach, które mamy w torebce, nie będzie się rysować. No i mamy butelkę z wodą, nie musimy kupować wtedy wody w plastiku, ale bierzemy swoją własną wodę. Kolejnym gadżetem, który chciałabym Wam pokazać, nie jest to stricte, że tak powiem, produkt wegański, ponieważ znajduje się tutaj wosk pszczeli. Jak widzicie, ja jeszcze z nich nie korzystałam. Też nie jestem osobą, która robi sobie kanapki do szkoły, więc do końca nie wiem, co z tym zrobić. Pewnie podaruję komuś z mojej rodziny, kto pakuje kanapki do szkoły dzieciom albo coś w tym stylu. Są to woskowiki, czyli po prostu taki papier do zawijania kanapek wielokrotnego użytku. Jeśli ktoś nie ma problemu z tym, że jest tutaj wosk pszczeli, no to wtedy jest to fajna opcja, żeby faktycznie zapakować to śniadanie i żeby za każdym razem nie musieć znowu zawijać w papier i potem ten papier tak czy siak ląduje do kosza na śmieci. No a też nie ukrywajmy, że w szkołach i w tego typu miejscach nikt nie dba za bardzo o recykling. wiadomo. No więc jest to opcja po prostu wielokrotnego użytku dla wszystkich tych, którzy chcą swoim dzieciakom w coś innego zapakować kanapki. Ogólnie ja staram się kupować jak najmniej produktów, które są zapakowane w plastik i w ogóle, które mają zbędne opakowania. Jednym z takich produktów, które według mnie jest po prostu zbędnie zapakowany, jest herbata w torebkach. Dlatego przestaję kupować herbatę w torebkach, bo nie dość, że jest tam zazwyczaj plastik na tym samym opakowaniu, to wszystko jest jeszcze w kartoniku. Bardzo często każda herbata jest jeszcze zapakowana w osobny papierek i nierzadko jeszcze są tam jakieś elementy plastikowe i foliowe i po prostu jest to jeden wielki dramacik. Ja wolę kupować herbatę fusiastą i sobie zaparzać w takim oto zaparzaczu. Kupiłam ten zaparzacz w Biedronce, totalnie przypadkowo. Jest to zaparzacz firmy Ambition. Nawet tutaj do końca chyba nie ma nigdzie tego napisu, bo nie wiem, po prostu nie ma, ale bardzo polecam ten zaparzacz. Jest tutaj taka nakładeczka, gdzie nasypuje się herbatę fusiastą, zalewa się wrzątkiem, zamyka i herbata się ładnie parzy. Jest to super opcja, dzięki temu możecie kupić po prostu herbatę w fusach i uniknąć tego całego zbędnego papierkowania, owikowania i tego wszystkiego. Podobnie jest u mnie z kawą. Bardzo lubię kawę cold brew, czyli po prostu parzoną na zimno. Tak zwane macerowanie i maceruje się kawę przez 20 godzin. Ja mam taki zaparzacz, gdzie też się tutaj właśnie do takiego filtra wsypuje świeżo mieloną kawę i to się zalewa wodą. Ja wiem, że może taka butelka do parzenia kawy to nie jest teoretycznie jakiś nie wiadomo jaki produkt Zero Waste. Niemniej dla mnie jest, ale dla mnie w moim przypadku taka butelka jest Zero Waste i ona pomaga mi troszeczkę zmniejszyć te śmieci. Mam jeszcze dwa świetne takie toaletowe produkty, powiedzmy. Szczoteczka do zębów, EcoBamboo i tak samo patyczki do uszu. Tutaj ta szczoteczka pokazała się w moim wcześniejszym filmie. I wtedy firma EcoBamboo pakowała te szczoteczki jeszcze w taki plastik. Podobno był on z jakiegoś tam recyklingu i był lepszym plastikiem niż taki zwykły, tradycyjny, zły plastik. Nie wnikam. Teraz już wiem, że firma trochę bardziej się postarała i faktycznie wysłuchała swoich klientów, którzy narzekali na to, że jak to eko, że ekologiczna szczoteczka do zębów, a jest zapakowana tak czy siak w plastik. Więc tutaj wielki plus za to, za wysłuchanie i faktycznie nie pakowanie już tych szczoteczek w plastik bez sensu. Jeśli ktoś będzie chciał, a zazwyczaj tak się powinno robić, powinno się wyparzać szczoteczki przed pierwszym użyciem, to każdy sobie wyparzy tą szczoteczkę i nie będzie problemu. A jeśli chodzi o te patyczki do uszu, to są to, nie chcę tu otwierać, bo zaraz wysypię wszystko, ale są to po prostu takie zwykłe patyczki do uszu, które po prostu zamiast tego plastikowego pręcika mają drewniany pręcik, więc plus za to. W sumie miałam Wam pokazać mój nowy kubek Stojo w takim pięknym różowym, pudrowym kolorze, ale zobaczyłam, że on się schował pod następnym gadżetem, który mam Wam do pokazania, czyli po prostu woreczkiem na zakupy. Ja wiem, że nie jest to ani odkrywcze, ani nic, ale po prostu wydaje mi się, że każdy powinien mieć takie zwykłe woreczki z firanki czy z czegokolwiek innego w domu. Branie foliówek w sklepie tylko po to, żeby władować do tej foliówki jednego banana, albo jedno jabłko, albo jedno kiwi, jest po prostu takim bez sensem, że gdy ja widzę na taśmie sklepowej te wszystkie biedne warzywa i owoce pojedynczo ładowane do tych plastikowych foliówek, mam ochotę po prostu podejść, wysypać to wszystko i po prostu wyrzucić. To nie boli, żeby wziąć coś takiego na zakupy ze sobą. Wiadomo, że czasem idziemy z nienacka nagle, wracając z pracy, ze szkoły na zakupy, no ale jak wiemy, kobieca torebka pomieści wszystko, więc taka siateczka się z pewnością zmieści. No i oczywiście bardzo pomocne są też po prostu torby na zakupy, żeby nie tylko nie brać się takich malutkich folióweczek na warzywka i owocki, ale również, żeby całe zakupy zapakować. Ja mam przeróżne, ale tutaj chciałam Wam pokazać taką słodką z Vivy. Przepiękna, prawda? Co ja chciałam Wam jeszcze pokazać? Tak, chciałam Wam jeszcze pokazać kilka rzeczy do kuchni. Mam tu jeszcze kilka rzeczy takich kuchennych. Przede wszystkim silikonowa mata do pieczenia. Jeśli nie chcemy po prostu za każdym razem kupować tego papieru do pieczenia i go wyrzucać za każdym razem, no to możemy kupić taką silikonową matę. Ona jest naprawdę świetna. Ja taką matę kupiłam w dwupaku w Lidlu. Jakiś czas temu, możecie polować, ale też w internecie z pewnością je znajdziecie. Ja od, no nie wiem, myślę, że 2 lat już w ogóle nie kupuję papieru do pieczenia, no bo nie muszę, skoro mam taką matę. Ale potem często pojawia się problem, co jeśli chcemy upiec ciasto w foremce, no to wtedy przecież trzeba wyłożyć papierem do pieczenia. Możemy kupić również silikonowe foremki. Ja tu mam takie na przykład silikonowe foremki do słodyczy, albo taką przepiękną silikonową foremkę walentynkową z serduszkiem, więc opcji jest wiele. Jeśli chcecie faktycznie zrezygnować z tego papieru do pieczenia, bo tego się może trochę nakumulować, jeśli faktycznie często korzystamy z piekarnika, no to takie silikonowe produkty wielokrotnego użytku są naprawdę świetnym rozwiązaniem. Ostatnią rzeczą, która mi pomaga, jest to Brita, czyli po prostu dzbanek filtrujący wodę. Dzięki temu dzbankowi nie czuję potrzeby, żeby kupować wodę w butelce. Jeśli ktoś nie czuje się do końca pewny z piciem kranówki, no to może kupić taki dzbanek filtrujący. Ja pamiętam, zawsze w domu u moich rodziców mieliśmy, gdy była mała, taki dzbanek do filtrowania. Teraz ja również mam w swoim mieszkaniu taki dzbanek. Po prostu jest to dla mnie normalne, że nawet przed gotowaniem wody na herbatę najpierw przefiltruję wodę. Dzięki temu nie mam takiego, wiecie, tego brzydkiego osadu i kamienia na herbacie. No ale też jest ona dla mnie fajna, żeby po prostu pić i nie kupować tej wody w plastiku. No dobrze, więc moi drodzy, to wszystko, co ja mam, że tak powiem, z takiej ogólnej kategorii, bo mam jeszcze pełno zero waste kosmetyków i takich typowo drogeryjnych rzeczy. Tutaj pokazałam Wam tylko tą szczoteczkę i te patyczki. Jeśli chcecie taką drogeryjną, kosmetyczną wersję, to dajcie łapkę w górę i skomentujcie. To ja z pewnością taki film dla Was zrobię. Mam nadzieję, że ten był trochę przydatny. Ja po prostu miałam ochotę włączyć kamerę i trochę do Was pogadać. Dobrze wiecie, że lubię sobie pogadać. Mam nadzieję, że to Wam trochę pomogło i że coś z tego wynieśliście. No i napiszcie mi w komentarzach, jakie są Wasze ukochane produkty Zero Waste, które po prostu pomagają Wam być trochę bardziej eko. Należy jeszcze pamiętać o segregowaniu śmieci, jest to po prostu najważniejsze. Każdy powinien segregować śmieci. Tymczasem ja zapraszam Was na mojego Instagrama, na Facebooka, i do subskrypcji tego kanału. Zostawcie łapkę w górę. Widzimy się następnym razem. Możecie nadal zakupić moją książkę Wegańskie Słodycze. Widzę, że zaraz mi się rozładuje kamera, więc szybko pobiegnę po moją książkę, żeby Wam pokazać. Dobra, zdążyłam przed rozładowaniem. Moja książka Wegańskie Słodycze, nadal możecie ją kupić, zarówno w Empikach, ale również na mojej stronie. Wszystko podlinkuję Wam poniżej. No i widzimy się następnym razem, w następnym filmie. Wszystkie Wasze propozycje możecie pisać w komentarzach. Buziaczki!